tej pory. Masz mieć w dupie paragrafy. Masz być jak bulterier, jak wściekły byk, jak Tommy Lee Jones wścigany. Bo inaczej dupa zbita. Do dzieła. Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Nasza reprezentacja niestety nie doświadczyła tego oczekiwanego meczu przełomu na inaugurację Mistrzostw Europy, przegrywając z Norwegią 21-32. Nie doświadczyła tego meczu przełomu, no i nie mogła go doświadczyć. Kiedy przed meczem dowiedziałem się, że na dzień przed meczem dowiedziałem się, że wypadł ze składu Michał Daszek i będziemy zmuszeni grać na prawym rozegraniu przez pełne 60 minut z praworęcznymi graczami Olejniczakiem, Pietrasikiem i Poważyńskim, to wniosek, jaki mi się natychmiast nasunął, był taki, że reprezentacja niekompletna na Mistrzostwach Europy w konfrontacji z reprezentacjami kompletnymi szanse na zwycięstwa będzie miała niestety iluzoryczne. Po meczach towarzyskich z Węgrami w listopadzie ubiegłego roku na kanale Time Out wyemitowałem film zatytułowany Daj mi szansę, trenerze, poświęcony Szymonowi Działakiewiczowi, młodemu, nominalnemu, leworęcznemu, praworozgrywającemu. Przypomnijmy sobie ten krótki filmik. Nawet gdy nie kochasz, daj mi szansę. Nawet gdy nie lubisz, daj mi szansę. Okaż wielkoduszność i awansem. Jedną mi szansę daj. Morsem ci zastukam, daj mi szansę. W zimie oraz w upał, daj mi szansę. Usłysz me wołanie, daj mi szansę. Jedną mi szansę daj. Daj szansę szympansę. Niech będę, gdy nie skorzystam z niej. Daj szansę Air France'em. Polecisz wnet, gdy rozczaruję cię. Przyjmij skromne kwiaty, daj mi szansę. Skosztuj z cukruwaty, daj mi szansę. Przyjdź na jedną randkę, co ci szkodzi. Jedną mi szansę daj. Nie odwracaj głowy, daj mi szansę. To nie dzikie łowy, daj mi szansę. Może to coś zmieni, daj mi szansę. Jedną mi szansę daj. Daj szansę szympansę. Niech będę, gdy rozczaruję cię. Daj szansę Air France'em. Polecisz wnet, gdy rozczaruję cię. W kontekście naszej gry w ataku w meczu z Norwegami ponownie nasuwa mi się pytanie, czy decyzja o braku powołania dla tego 23-letniego leworęcznego Szymona Działakiewicza była błędna czy słuszna. Czy w sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie nasza reprezentacja, rzeczywiście stać nas było na podjęcie takiej decyzji. A ktoś może mi powiedzieć, no ale Działakiewicz nawet w piku Szeged nie grał. A ja odpowiem, i co z tego?
prawe rozegranie to jest newralgiczna pozycja w piłce ręcznej i naszą rolą, czy sztabu szkoleniowego, było przygotowanie gracza leworęcznego na ten turniej Mistrzostw Europy. Gdybyśmy konsekwentnie postawili na przygotowanie tego gracza pod turniej mistrzowski właśnie w meczach towarzyskich z Węgrami, z Argentyną, z Hiszpanią, z Serbią, ze Słowacją, to z pewnością po tych 7 meczach skompensowałby sobie ten brak grania w klubie i jestem przekonany, że dałby tej drużynie więcej niż dają Olejniczak, Pietrasik czy Poważyński. I dodatkowo taki ruch stanowiłby realną inwestycję w przyszłość reprezentacji na kolejne turnieje mistrzowskie. Bo uważam, że ani Daszek, ani żaden z tych praworęcznych graczy, których wcześniej wymieniłem, za inwestycje w przyszłość naszej reprezentacji traktować nie możemy. Problem reprezentacji, który ujawnił się na pozycji prawego rozgrywającego po wyklęciu z kadry Rafała Przybylskiego, po kontuzjach Majdzińskiego i Widomskiego, cały czas jest pudrowany. My tego problemu nie rozwiązujemy ani teraz, ani na przyszłość. Wszyscy praworęczni rozgrywający, którzy występowali na prawej połówce w meczu z Norwegią, zaburzali płynność gry, grali praktycznie plecami do swojego prawego skrzydła, nie stwarzali dla skandynawskiej obrony żadnego realnego zagrożenia, praktycznie byli bronieni na radar, co pozwalało Norwegom znacznie bardziej aktywnie grać w innych częściach boiska, tam gdzie mogliśmy stworzyć zagrożenie. Ja tego meczu z Norwegami nie będę analizował z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mogę wykorzystywać na kanale Time Out materiałów wideo z Mistrzostw Europy, a po drugie obawiam się, że jakaś taka bardziej wnikliwa analiza tego meczu mogłaby mnie doprowadzić do jakiejś wstępnej fazy depresji. Ja mam nadzieję, że po meczu ze Słowenią nie otrzymam od Mortena Sejera podobnych screenów z prasy słoweńskiej, jak otrzymałem od innego kolegi z Norwegii screenów na przykład z dziennika Dagbladet. I ten bardzo poczytny norweski dziennik cenił grę Polski, przed którą reprezentację Norwegii ostrzegał, że nasza gra była katastrofalna i bez pomysłu. Dodatkowo pozwolił sobie ten dziennik również na dygresję, że Polska jako były gigant piłki ręcznej w ostatnich latach spadła z piedestału i w czwartek było widać, że upadek ten trwa nadal. Inna agencja norweska NTB określiła to zwycięstwo nad Polską jako bardzo solidne i pozwolił sobie ocenić, że Polska była o kilka rozmiarów za mała w stosunku do poziomu, jaki prezentowała Norwegia. No i byli zaskoczeni tym, że to zwycięstwo przyszło reprezentacji Norwegii zaskakująco łatwo i była to bardzo komfortowa wygrana. To smutne, kiedy otrzymuje się tego typu wiadomości. No ale tli się we mnie w dalszym ciągu ta nitka nadziei i nie pozostaje nam nic innego, jak w dalszym ciągu marzyć o tym meczu przełomu, który może nadejdzie już w sobotę, kiedy staniemy naprzeciwko reprezentacji Słowenii, gdzie na prawym rozegraniu gra klasyczny, ręczny gracz Jure Dolenec. Na koniec dzisiejszego programu zapraszam do otwartej dyskusji w komentarzach na kanale Time Out. Jak to się dzieje, że 38-milionowy kraj Polska, który w siatkówce na skalę wręcz przemysłową szkoli systematycznie,
setki graczy klasy światowej od poziomu juniora do seniora, a w piłce ręcznej nie jest w stanie wyszkolić nawet 20 graczy klasy światowej. Dlaczego w takich krajach jak 5-milionowa Norwegia, 5-milionowa Dania, 4-milionowa Chorwacja, 2-milionowa Słowenia, 300-tysięczna Islandia, czy 9-milionowe Węgry, oni takiego problemu nie mają. My natomiast od kilku ładnych lat nie jesteśmy w stanie wyszkolić 20 graczy klasy międzynarodowej. Zapraszam do dyskusji. Kto wygra mecz w sobotę? Polska! Masz mieć w dupie paragrafy. Masz być jak bull terrier, jak wściekły byk, jak Tommy Lee Jones wścigany. Bo inaczej dupa zbita. Do dzieła.